Gościnne wnętrza Teatru Wielkiego Opery Narodowej. To miejsce na razie jest puste, ale za chwilę będzie tutaj mnóstwo ludzi. Zapraszamy Was na bal maskowy, a w zasadzie nie my, tylko marka Apart, która świętuje 40. urodziny. Zostańcie z nami i zobaczcie, co się działo. Dzisiejsza okazja to absolutnie diamenty, absolutnie dzisiaj każdy kamień na mnie to jest diament, no i cóż, mam się świetnie. A wyobrażasz sobie takie wyjście jak dzisiaj bez biżuterii, kompletnie sotę? Nie, wiesz co, byłam na przymiarkach tej sukienki i tak cały czas mi czegoś brakowało i dopiero dzisiaj, jak już założyłam biżuterię, to tak się poczułam, że to jest kompletne. Dziś duży stres, ponieważ zrobiłem najdroższą kampanię reklamową w historii tego kraju. Wiele dni zdjęciowych w różnych miastach we Włoszech i również film, który będzie wyświetlany w Teatrze Wielkim, no więc come on. No. Miałam okazję, żeby poznać dziewczyny bliżej i akurat nam się tak fajnie udało, że była cudowna pogoda, mimo że to był listopad. Było cudownie, no. Byliśmy zachód słońca, Marcin, który wariował z kamerą. To wiesz, jak tak się pracuje, to nawet nie jest praca, to jest zabawa i wszystko. I wydaje mi się, że na zdjęciach i na wideo to potem widać. To, co jest ciekawe w tej marce, to to, że ona zawsze podąża za tym, co jest na czasie, ale też pozostaje wierna takiej klasycznej elegancji, która wielu kobietom jest bliska. Ja 6 lat temu, jak byłam taką kurką siwą Małgosia Jamroży, jak się przyniosłam do Warszawy, i nie miałam, wiesz, za co tam zapłacić czynszu. No wiesz, każdy tam był. I dostałam wtedy propozycję zaśpiewania do reklamy Apart. Ha! Z Anetą Kręglińską. To było moje pierwsze zarobione w Warszawie pieniądze. Mówiliśmy Wam na początku tej relacji, że zapraszamy Was na bal maskowy, ale to, co zobaczyliśmy, przerosło nasze oczekiwania. Na scenie 4 ambasadorki Apartu. Wyśmienity film nagrany we Włoszech przez Marcina Tyszkę. Jak sam powiedział, to najdroższa realizacja w historii polskiej marki biżuteryjnej. To, co się dzieje za moimi plecami, to kolacja po oficjalnej części. Tak, dobrze widzicie, na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Kuchnia autorstwa Michela Moron. Czy może być lepiej, czy może być piękniej? Czy mogło nas tutaj nie być? Początki firmy były bardzo żałosne, bardzo trudne, ale upór, ciężka praca, konsekwencja pozwoliły nam sukces osiągnąć w ciągu tych 40 lat. Włochy, każda z nas została wysłana w inne miejsce. Miałyśmy osobno robione zdjęcia, osobno robione filmy. Później się spotkałyśmy właśnie we 4 w Rzymie. I wszystko rzeczywiście było wyjątkowe, tak jak jest też wyjątkowa biżuteria Apart. Biżuteria w ogóle jest chyba najlepszym, najprostszym, najwspanialszym i najodpowiedniejszym sposobem na to, żeby celebrować. Ja się bardzo cieszę, że jest ktoś taki na rynku, kto od lat wielu wspiera nas, projektantów, nie tylko mnie, ale też i moich kolegów i koleżanki. Dzięki tej marce możemy realizować swoje projekty, swoje pomysły, sesje, pokazy. Wszystko, co dobre, szybko się kończy i tak jest też tym razem. Jesteśmy na afterparty. Zastanawialiśmy się, co to oznacza Apart. Dla nas Apart to piękne ambasadorki. Małgosia Socha, Kasia Smutniak, Karolina Malinowska. Wiele, wiele innych pięknych twarzy. To przepiękne sesje, ale też towarzystwo Apartu. Przy sesjach zdjęciowych Vivy, czy przy pokazach mody, tak jak to przed chwilą powiedział Tomek Osoliński. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego Apart i mamy nadzieję do zobaczenia za 40 lat.